Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny sernik jagodowy, bez pieczenia, z białą czekoladą, jest troszeczkę waniliowy, jest bardzo kremowy i taki maziasty. Nie dodajemy żelatyny, więc radzę trzymać się przepisu i jeśli w przepisie jest śmietana 36, to proszę taką dodać, żeby wszystko później na końcu ładnie się trzymało. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Najpierw przygotujemy spód. Herbatniki przekładamy do blendera i miksujemy. Zmielone herbatniki przesypujemy do miski, dodajemy roztopione masło i mieszamy. Możemy wymieszać rękoma. Masę ciasteczkową przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównujemy i dociskamy. Gotowy spód odkładamy. Masa serowa. Do rondelka wlewamy śmietankę, stawiamy na gazie i gotujemy. Do miski przekładamy połamaną czekoladę. I zalewamy czekoladę gorącą śmietanką. Czekamy 30 sekund i następnie mieszamy, aż czekolada całkowicie się roztopi. Roztopioną czekoladę nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Przygotujemy owoce do masy serowej. Jagody przekładamy do blendera i miksujemy na mus. Odstawiamy. Do dużej miski przekładamy serek mascarpone. Dodajemy gotowy ser na sernik. Wsypujemy cukier z prawdziwą wanilią i mieszamy mikserem, aż składniki dokładnie się połączą. Dodajemy fix i krótko mieszamy do połączenia składników. Następnie do masy serowej w 2-3 partiach dodajemy ostudzoną czekoladę. Po każdym dodaniu krótko mieszamy mikserem na średnich obrotach. Masę serową wymieszałam jeszcze krótko szpatułką. Na gotowy spód w blaszce wykładamy 1/3 masy serowej. Wyrównujemy. I blaszkę wstawiamy do zamrażalnika na około 10 minut. Pozostałą masę dzielimy na 2 równe części.
Do jednej dodajemy 2 łyżki musu jagodowego, a do drugiej części wlewamy resztę musu. Mieszamy. Desernik będzie się chłodził w zamrażalniku, od czasu do czasu możemy zamieszać masy jagodowe. Na schłodzone ciasto w blaszce wykładamy część masy serowej, do której dodaliśmy mniej musu jagodowego. Wyrównujemy. I blaszkę z powrotem wstawiamy do zamrażalnika na około 10 minut. Wykładamy ostatnią warstwę masy serowej z jagodami, wyrównujemy i wstawiamy sernik do lodówki na całą noc. Dobrze schłodzony sernik ostrożnie wyciągamy z formy. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. I sernik kładziemy na paterze. Wierzch. Śmietankę wlewamy do czystej miski, dodajemy cukier puder, 1 łyżeczkę fiksu i 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Ubijamy. Ubitą śmietankę wykładamy na sernik i wyrównujemy. Następnie łyżką tak troszeczkę śmietankę naciągamy. Sernik dekorujemy jagodami. I nasz pyszny sernik jagodowy, jagódka z białą czekoladą bez pieczenia jest już gotowy. Wygląda wspaniale, jest apetyczny, pyszny, wilgotny. Bardzo polecam. Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.